Cześć, z tej strony Dodek. Zima. Zima wróciła. Dużo śniegu, dużo możliwości. Ja stwierdziłem, że skoro jest tak pięknie i napadało naprawdę bardzo fajnie tego śniegu, a tutaj w okolicach Leska jest dużo fajnych widoków, to wezmę, pojadę i coś nagram. No i jesteśmy na miejscu. Pierwszy punkt, w który dzisiaj chciałem się udać, to Góra Sobień. Część nagrań już za mną. Myślę, że udało mi się nagrać to, co chciałem z drona, tak jak sobie to wyobrażałem. Co prawda zobaczę to dopiero na komputerze, ale to, co widziałem na podglądzie, wygląda naprawdę obiecująco. Normalnie w lecie schody są strome, dziwnie pochyłe. A teraz, w zimie, popatrzcie, ile jest śniegu na nich. Zobaczcie je z innej perspektywy. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Jedziemy dalej. Jesteśmy na następnej miejscówce, w której chcę nagrywać. Idziemy do już nieczynnego kamieniołomu w Bubrce. Może nawet widzieliście go w serialu Watacha. Był widoczny w kilku odcinkach. Właśnie się poślizgnąłem, prawie wywaliłem. Nie myślałem, że będzie tu aż tak zaśnieżone. No, nie myślałem, dokładnie nie myślałem, bo skoro spadło pół metra śniegu, to kto jest na tyle genialny, żeby wspinać się w takie miejsce? Właśnie ja. A tutaj prowadziła jedna z dróg, którą zazwyczaj się szło, ale jest całkowicie zablokowana. Dobrze, że są i tak jakieś ślady po kładzie. To dzięki nim mógłbym w ogóle w miarę komfortowo iść tutaj. O, właśnie spadł mi śnieg za kołnierz. No cóż, już przeszliśmy taki kawałek, to dojdziemy do końca. Może nie dojdziemy? Zaraz się to zobaczy. Jest! Jest, jest, jest. Nie poddałem się. Udało mi się dojść do miejsca, z którego już będzie naprawdę fajny punkt widokowy. Poszedłem ścieżką, w którą nikt wcześniej nie szedł. Trochę się namęczyłem, ale chwilę później spotkałem ślady. Już wiedziałem, że będzie tutaj na pewno można dojść trochę bardziej komfortowo niż wcześniej, niż wydeptując sobie te ślady. A co najciekawsze, ja się zmachałem strasznie idąc tutaj. A znalazłem paczkę papierosów. Kurde, z moją kondycją jest naprawdę słabo, skoro ludzie palący potrafią tu wejść, a ja
ledwo co dotargałem te wszystkie moje graty i udało mi się dojść. Jest naprawdę pięknie. Widzieliście może moje filmy z innej perspektywy? Jak nie, zapraszam do oglądnięcia. Z tym miejscem wiążę plany na cieplejsze dni. Właśnie tu chciałbym nagrać nowy film z tej serii. Nie no, film i bez jednego salta. Musimy coś zrobić. Ale tu wspięliśmy się już pierwsi. Zero śladów. Teraz kolejne zadanie przed nami. Czy miejsce wydeptania startu i lądowania drona. Składamy Bronisława. Dzisiaj trochę się napracował. I jak zawsze ten sam problem. Wejść było łatwiej, zejść będzie ciężej.
mnie i Bronka czeka jeszcze droga na dół. Naprawdę jest tu pięknie, no ale nie jest to jakoś niesamowicie interesujące. Dlatego chciałem się już z Wami pożegnać. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli podobają Wam się treści, które tutaj publikuję, udostępniania tych filmów. Zapraszam na moje media społecznościowe. No to na razie. Cześć!